WW2 Soldier. No i oto jesteśmy, moi drodzy. No i oto jest, moi drodzy. Przed waszymi jakże pięknymi obliczami, tam z ekranów waszych komputerów, z komputerów, telefonów, telewizorów i tak dalej. Kolejny odcinek po dwóch dniach czekania, z Soldier WW2. WW2, tudzież WW2 Soldier, jak zwał, tak zwał. No po prostu Soldier, bo tak się ta gra zdaje po prostu tytułować. Zarówno do, tutaj w ekranie gry, jak i do, w pulpicie mojego telefonu. No i co będziemy dzisiaj takiego robić? Ano, przejdziemy sobie oczywiście kolejną misję. I myślę, że oczywiście ostatni trzeci odcinek z ostatniej trzeciej misji pozwolimy sobie nagrać ponownie za kolejne dwa dni. Zaś póki co rozegrajmy misję drugą. Po tym jak ukończyliśmy w poprzednim odcinku pierwszym z tej gry lądowanie w strefie wojny, to teraz czas na drugą, zatytułowaną Las Faszystów. Temat Las Faszystów. What a ride, but you made it. Find out what happened to the pilot. He might be your only ticket out of this deadly forest. We have located VW test site. The Royal Air Force tried to bomb the rocket, but plane got shot down. We must approach by land and see if that British pilot is still alive. Sabotage the rocket if possible. Oczywiście, sierżancie kamienny, zrobię to. Aha! Misja druga, Las Faszystów. No dobra. Niestety prawda, poprzednia lokacja jest nam blokowana przez kamień, który przecież jesteśmy jak najbardziej w stanie przeskoczyć. Ciekawe. Ale nie da się, no, z powodu niewidzialnej ściany. Ciekawe. No ale w każdym razie, ciekawe. No ale w każdym razie, ważne jest teraz to, że, no, tak jak widzieliśmy dzisiaj w kascence, no, nasza przejażdżka nie trwała. Nasza przejażdżka ostatecznie, niestety, rozpoczęta pod koniec poprzedniej misji, niestety się zakończyła, no, zaliczeniem dzwona na drzewie. Więc nie nic innego, jak... Przemierzenie tytułowego Lasu Faszystów. Las jest pełen wrogów. Uważaj na siebie, żołnierzu. Oczywiście. Tak więc pozostaje nam nic innego, jak przemierzyć te tutaj leśne tereny dalej już na piechotę, bo nie ma jak tego zrobić samochodem. A przecież nic takiego nie sprawiło, że mogliśmy stracić kontrolę nad tym pojazdem. Chociaż może ten Kubelwagon, czy jak to inaczej nazwać, ten wagon niemiecki, ci faszystowski, niby może okazał się jednak trochę zbyt skomplikowany dla naszego bohatera? Być może. Natomiast ważne w tym momencie jest to, aby po prostu ruszyć dalej przed siebie, no przez tytułowy Las Faszystów, ten tytułowy dla tej misji. Ten las jest pełen wrogów. Uważaj, żołnierzu. Oczywiście. Kurde, ten wróg był wcześniej odwrócony plecami. Do mnie. No ale dobra. Zastrzelony. Tam oczywiście... Aj! Stąpajmy ostrożnie, żeby móc zajść... do poszczególnych z wrogów od tylca. Kurde! Myślałem, że zmienisz gnojku kierunek swojego patrzenia. O tak, ale ten będzie do podejścia od tyłu jak najbardziej. Ciach! Proszę bardzo. No, obracają się oni do nas przodem w momencie, kiedy...
No, odwrócisz się, odwrócił się. Odwracały się oni do nas w ostatnim momencie naszego tam zadźgania ich w momencie, kiedy za blisko do nich podejdziemy. Tego skrytego podejścia. Natomiast, no to jest jak... Natomiast w wypadku ma przynajmniej być całkiem odwrotnie. Już boję się, że... O kurde, no i tutaj trzeba będzie wykorzystać już granat. Granata! Aaaa! No właśnie. Jakie w ogóle mamy dodatkowe cele tutaj? Znać ukryty intel, rozbój 4 miny. No dobra, zniszcz bunkier, dostać się na nisko i zniszcz rakiety V2. Klasyka gatunku w sumie, jeżeli o to chodzi. O kurde. Dobra, zdjęty został. No i zrestytuowało nam się też uzbrojenie, podobnie jedynie do Garanda i Thompsona. To oczywiście przetnijmy. Amunicja do karabiny została jak najbardziej bardzo ładnie zebrana. No i trzeba będzie na niego... O nie! O kurde! Ej, uwaga, ej, uwaga, tak, tak, tak. Nie, no po prostu cudownie. I co teraz mam zrobić? O nie! Kurde! Naprawdę? Tego się nie spodziewałem, muszę przyznać. Peace sells, but who's buying? Cokolwiek masz na myśli, panie dowódco. No i to jest w ogóle ciekawe, że póki co nie zobaczyłem ani jednej reklamy jeszcze, mimo że mam włączone Wi-Fi. Interesujący się. Teraz jest pełen wrogów, uważaj żołnierzu. Oczywiście, że będę. Proszę bardzo, zdjęcie po 5 strzałach został. Trzy, dwa, jeden, dobrze idzie. Mam przyciszoną grę stosunkowo, abyście słyszeli także mój głos, bo znowu, kurde, no klasyczny problem z udźwiękowieniem u mnie się tutaj wydarzył. Aha, tym czasem sobie idzie stąd. Granada! No i zbani. Kurde. Dobra, w ostatniej chwili się udało. No i widzicie, jak teraz bardzo ładnie mi poszło. No praktycznie co i rusz jednego drugiego raz zarazem jednego za drugim danym udało mi się załatwić po cichu po prostu nożem. Tak więc no wiecie. Ale trochę płaski tak naprawdę jest z tego powodu system trochę rozgrywki. Tych może żyje. O nie! Drogi Bóg, jeżeli tam Helion! Oczywiście, będziesz tam trzymać. I nawet
Nie, ani siodaka. Nie boję się gdzieś smartfonu. W tym razie pozwolę sobie nie oberwać absolutnie. Co się zaczęło? Dobra. No to cię żegnamy, panie karabinierze. Bunkier zniszczony. Tak jest. Ale to czasem... No, nie działa. W taki sposób do jasnej cholery ten ekran. No muszę dotykać gdzieś... Tu, aby zaczęło mi strzelać. No i właśnie skoczyłem tam. Trudno. Ważne, że w dobrym momencie się miałem przyjemność przełączyć na nią. No i jak tam się fajnie... No i jak tam się leży? Fajnie, kolego? I tak ma, kurde, być. O! Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Jakie coś się mi zrobiło. Fajnie. Tutaj dodatkowa przy okazji. Jakaś supportowa z tego, co widać wyraźnie. Proszę bardzo, mamy strzelbę. Teraz zdecydowanie przyda się nam w najbliższej sytuacji. O kurde. Do pacyfikacji przyszłych wrogów. Get up, so the war isn't over yet. Okej, widzę, że gra zaczęła pokazywać prawda. Uważaj, żołnierzu. Lass sie fallen oder ich schieße. No! Try to stay alive, moron. No właśnie, starał się, tylko się. W ogóle to jest. No właśnie, tak jak trzeba powiedzieć. Póki co w tej grze nie wyświetliła mi się ani jedna reklama. Czaicie to? Ani jedna. A przecież gra w ocenie filmu. To już powiedziałem. Be careful, soldier. Oj, ile ja razy jeszcze będę... Słyszysz ten komunikat, co? Tutaj czekamy. Czekamy, aż ktoś się pojawi. Ale tymczasem może zacznę tworzyć nawet opis dla tej gry. Opis dla tego odcinka. Tak jest, zniknij sobie stąd. Hmm?
kurde. No myślę, że szybciej mi to zajmie, ale jak widzicie, gra jest zdecydowanie trudna. Nie ma tego. No kurde, jakim cudem? Debil jeden. Medkit się przyda. Lass sie fallen oder ich schieße. Oops. Peace out, but who's buying? No zda... I jeszcze wystrzeliłem pocisk na dole. No, sami widzicie, że gra łatwa nie jest. Bo cały czas, bo łatwo się kurde ginie, to bardziej mocno się odzwonię akurat ten. Bo sami przed akcji, no tylko się amunicę nam. Ten las jest pełen wrogów, uważaj żołnierzu. No właśnie staram się uważać, ale niekoniecznie mi to wychodzi. Widzisz, tak jak mówię, no. I nie dziwię się absolutnie temu, że są tutaj elementy składnikowe, bo one bardzo pomagają, kurde, w przetrwaniu tego, co się tutaj dzieje. Granata! No cóż. Lass sie fallen oder ich schieße. Proszę bardzo. Załatwiony. A chyba nie było wygodnie podchodzić na milimetry. Nie wątpliwie. Dobra. Hey Bunker, I will get you some support. Hang on. Oczywiście, dziękuję za troskę. Niech to! No, nie. Trzeba będzie w takim razie poczekać. Dobra, rozstrzelani zostali. No i teraz tak. Adios, kolego. Drogi bunkier został zniszczony. Tak jest. Przechodzimy dalej. No jak tak, kolego, fajnie się leży? Podobnie chciałeś mi kurde ukot robić samemu. No właśnie. I widzę, że dostałem nawet coś ten. Jeszcze op... Od tego air supportu oprócz zbombardowania bunkra.
Myjecie paczkę z zaopatrzeniem, w której jest strzelba. Tak jest. Chciałem ten obrazek powiedzieć, być może przenieść się do... Lass sie fallen oder ich schieße. Ała, no serio! Zauważ mnie. Już zauważył nas wrogowy, no to nie ma przebacz, no i jest taki, no hit or miss, zdecydowanie sytuacja tutaj. Tutaj nie wątpię. No a spróbujmy komuś załatwić ze strzelby. Co oczywiście jednak będzie ryzykowne, gdyż... No kurde, serio? Nie! Sorry, ale jak tak mamy się bawić, to nie będziemy się tak bawić. Absolutnie. No i jak już chciałem powiedzieć, no ta strzelba. Ta cholerna strzelba, którą będzie nam dane wykorzystać właśnie w najbliższych etapach. Najbliższych, ja przepraszam bardzo, etapach nadchodzących, jako iż będzie nam dane za niedługo. Dane nam będzie za niedługi czas infiltrować. Siedzimy rakiet V2 oczywiście. Przy okazji oczywiście, no tworzę już w najbliższym czasie się tego, no opis oczywiście dzisiejszego odcinka z tej gry, żebym potem nie obudził się w obecnym momencie z ręką w nocniku, a przecież no już mamy godzinę kurde wieczorna, miałem to nagrać w środku kurde dnia, no sorry, ale tak jakoś wyszło. No ja też mam taką nadzieję, tylko że... Kurde, no wróć do stadium 44. Uciekaj stąd! Kurde! Teraz to szybko! Dla
dlaczego nie mam żadnej apteczki w ogóle, No nie, no jeszcze ten zablokowany. No nie, raczej nie żyje. Może? Oho, kascenka. Pilot. Brytyjskie. Brytyjskie siły powietrzne. Do your family. Co nie zależy. Co się stało? Zostałem zatrzymany. We got to find the airfield. Meet you there. Tam się spotkamy. Oczywiście. Proszę bardzo, jaka wstawka fabularna. No jest to zdecydowanie interesująca rzecz. Zastrzelone samoloty, ja przepraszam bardzo. Kurde, wreszcie. Lass sie fallen, oder ich schieße. Po prostu świetnie. I don't want to lose you. You have the trademark, stay you know. Or they did it to you. Oczywiście. You don't look so good. Dlaczego ten cholerny niemiecki żołnierz stał na jednym stylu? I nic mi się nie stało. Bez sensu. O, teraz jest mi cały dynami, super. I don't want to lose you. Nie mogę na tych miny. Stay low to detect them. Trzeba się ustawić, muszę wykryć, oczywiście. Tego nie było, natomiast poruszamy się powoli, A, dobra, widzę te miny. No i kurde, jeszcze to ograniczenie checkpointu, no. To mnie po prostu zabije zaraz. No tak, no zdetonuj 4 miny. I większości z nich już to nie ma. Bo zostały zdetonowane przez moje nieuważne kulasy. Tak naprawdę. Mamy już 22:11. Holt ihn euch. O nie! No tak, jeszcze snajpera brakowało, no. I rozbrojona jeszcze jedna mina została. Tak jest. Do niezobaczenia.
Trzeba będzie zdobyć jakąś amunicję. Chciałem zejść od tyłu, ale no widzicie, że czasem to nie wychodzi. Jest kolejny checkpoint! I amunicja do shotguna. There's something big ahead. No co ty nie powiesz? Ziup! Kurde! Dobra. I z tego co widzę, to będę musiał znaleźć gdzieś... I don't like this. Kurde! Dlaczego oni są tacy odporni niby, co? Bez sensu. Dziękuję. To na pewno przyda, ale to mi się nie przyda. Dlaczego tego cholernego... Tego granatu nie da się anulować, co? Jest. Lass sie fallen, oder ich schieße. Oh.
No się za 100 najbliższych mil jest to wszystko, tak? No ja to mogę... Poczekasz. A, świetnie. Nie mam granatów, nie mam niczego. So far, so good, so dead. Ja pier... Ja naprawdę nie sądziłem, że ta gra może być aż tak trudna, serio. Po prostu ukończmy tę misję i miejmy to już dawno za sobą. No właśnie. Co drogą, ja tu czegoś nie rozumiem. Chwila, moment. A, dobra. Nieważne, nieważne, coś tam mi się w komputerze źle ustawiło. I musiałem to sprawdzić jeszcze raz. Drogi bunkier. Trzymaj się tam. Oczywiście, że zamierzam. Nie zamierzam robić inaczej. To die is to learn. Try again. No tak, no jeszcze tego brakowało, abym ja i przeciwnik, kurde, zabili się nawzajem. No ja... Jeszcze chwila, a... Przewrotnie. Połącz do tej gry niechęcią. Lass die Waffe fallen. Kurde, serio? No staram się ja przejść przynajmniej początek. A już tutaj, jak widzę, są problemy. Hasta la vista, kochanie. Zdychaj, kolego. No i fajnie. No i fajnie. Drogi bunkier. Support. Hang on. Oczywiście. Nie zamierza się... Absolutnie. Tylko... Co? O kurde. Waffe fallen.
Schnapp ihn euch. Dobra. No to arrivederci, frajerze jeden. Bunkier zniszczony. Możecie ruszać dalej. Główny cel wykonany. Oby kurde tak pozostało przez resztę zadania. Bo jeszcze, bo zaraz się tu wkurzę po prostu, no. No to już wiem, no, małą ilość misji wynagradza ta gra, oferuje w zamian za ilość misji dużą, zamiast dużej ilości misji gra oferuje po prostu wysoki poziom trudności każdej z nich, no, rosnący z misji na misję. Takie odstrzelone podejście, jak rozumiem. No i proszę bardzo, strzelba. To mi się podoba. Tu rzeczy czasem przydałoby się uważać, aby... Lass sie fallen! Aaaa! Don't do this to me! Nie wierzę w to po prostu. Okej. Okay. W tym razie przynajmniej serio co... Fire! Oczywiście, że absolutnie żadnego wyzwania to nie miałem, bo po co? Jezus Maria, no i oczywiście, że jak wybiorę granat, to nie da się w ogóle z tego wyjść. Bez sensu. A przecież właśnie ten ze stegiem się... odwrócił, już w ogóle tutaj nie przyjdzie. Nie, no ja w to po prostu nie wierzę, o co tu chodzi? Macie. Do, tym razem się dorwałem. Nie ma takiego kurde bicia. Dobra. Nie! No przecież co za... No to już była fajna, kurde, sekwencja w tym momencie. Nie. No i mamy go. Who are you? Identify yourself. British Air Force, they almost found me. You saved me. Uratowałeś mnie. What happened? Co się stało? Zostałem zestrzelony. We want to find the airfield. Meet you there. Tam się spotkamy. One wszystko. No gra ma w sobie na pewno potencjał, ale jednocześnie jest no nabycie nawet wręcz kurde ten. No zdecydowanie, no kolejny przykład bardzo fajny, całkiem rozbudowany jak nabycie darmochą. To powinien być wręcz płatny tytuł, bo ma to pełno prawdą przecież formułę pozwolenia jakichkolwiek mikropłatności przecież normalnej gry do przechodzenia.
Nie ma takiej zrzeszczówki 2D po prostu, która powinna być naprawdę pełnym płatnym tytułem. Bez cienia wątpliwości. Lassie Fall, Scheiße. Tak. Uważaj, żołnierzu, bo tutaj są miny. Oczywiście. No kurde. No właśnie. Niektórych myślałem, że... No, powinienem wypatrywać takich charakterystycznych... O, ho, 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 ho. Charakterystycznych kształtów utkniętych w ziemi. Potem właśnie te granaty, znaczy miny. Trzemienna rozbroja, no zaraz będzie czwarta. O to chodzi. Poboczny cel misji wykonany. A jeżeli zginiemy, no to będziemy mieli problem. I możemy na tylko trzy... Trzeba ten checkpoint wykorzystać w danej misji. Przerobane. O nie. Dobra, jolo. O. No, ta możliwość dowolnego przeładowania Ganada naprawdę się przydaje. Bez cienia wątpliwości. Ciach. Jeżeli chodzi o te tryb miny. I teraz natomiast przejdźmy dalej, najlepiej dalej w trybie. Najlepiej dalej w trybie zachowania podstępu oczywiście. Podziękował. W tym też to jest sami big ahead. Coś wielkiego szykuje się przed nami. Tak sądzisz? O nie. Bo tak naprawdę ten koleś jest odporny na... Wręcz. Zdecydowanie. Ha! Nie ma takiego bicia. Jest ten. Dlaczego to... No kurde, serio? Serio ten goleś znajdował się za tak blisko, że nawet nie byłem go w stanie trafić ze strzelby? A zresztą chrzanić.
O nie. Masz. Gdybym miał rakietnicę, to byśmy inaczej gadali, ale tak myślę, że granat się nic nie zrobi. Mam cię. A tu co mamy? Dynamit, to proszę. Nie wiem, dlaczego mi nie wcisnęło tego przycisku do skoku, ale okej. Dobra, wyciągnijmy tę rakietę. Rakieta zniszczona. Nie, o to chodzi. No i szkoda, że tak rzadko tutaj osłony występują. Bo zdecydowanie by się przydało, aby były częstsze. No. Co ty chciałeś mi zrobić, gnojku, co? Nie ma takiego bicia. Checkpoint. Dotrzymany. Ojej. No gdyby było idealnie na moście, to by spadł do tej rzeczki, koleżko. A tak to cóż, trudno się mówi. No i no to są, tak jak powiedziałem, no te obszary, na potrzeby których no przyda mi się, że czasem ta strzelba. Watch out, false Luigi Jaggers. O nie. Tylko nie oni. Die Waffe fallen. No i tak też myślałem, że oni będą się tam czaić, no. No dobra. Auf Wiedersehen. No i co? No właśnie, znajdź ukryty Intel, ale gdzie był ten Intel niby, co? You made it! We should escape with that plane! Let's get the hell out of here! No zdecydowanie. Wynosił się stąd do cholery jasnej. Bo nie ma tu co brać. Dobra robota, żołnierzu. Ja się aczkolwiek zastanawiam, gdzie był niby ten ukryty Intel do cholery jasnej. Warpedia. Escape with Pilot. Next mission unlocked. No i spoko, tylko że nie. Charles Williams się nazywa. Windy, pseudonim. I jego główną bronią jest Sten. Natomiast tutaj, kurde, teraz gdzie byś powiedział, Warpedia nie została aktualniona. Ja się zastanawiam, kiedy wreszcie będzie nam dane użyć celowania płomionego i... Kurde, tam on zaakabał w movement joystick. Mam ciekawy, gdzie jest ten movement joystick tak naprawdę. No dobra, nieważne, nieważne. Ważne natomiast jest to, że... Frosty Boost. No i odblokowaliśmy ten sposób listy trzeciej, która będzie się działała z tego, co można zrobić na tym, że jest to dosyć monotematyczne.
dobry, że jest to las. Natomiast kurde, no chciałem znaleźć ten tajny, ten ukryty intel niemiecki i wtedy dopiero zakończymy ten odcinek. Ale to już być może zrobimy... Poza na to. Że mam moment, w którym jest ten ukryty intel i przejdziemy dalej sobie. Ja się zastanawiam, gdzie jest ten ukryty intel, niby co? To jest interesujące co najmniej. Ha! Nie mam pojęcia, czemu tak naprawdę wyglądało w tym momencie nagranie, ale... Czy widzicie w tym momencie to samo, co ja? No i wszystko, kurde, jasne. Nie wiem, skąd się pojawiła ta ciężarówka, pewnie przyjechała z której strony, ale proszę bardzo. Mamy to. Znaleźliśmy ukryty intel. Kurde. Który się czaił tuż za nami. Niech to szlak! Taki sposób był ukryty. No tak, przecież na niemieckiej pościgu nie musieli się tak rozwijać, tylko no przejechały ciężarówką oczywiście. No kurde. Przecież nie dało się, przecież jak ja mogłem to przegapić? A należało po prostu udać się dalej w tył. No dobra. Natomiast jest, dostaliśmy to, nową broń. No i dobra, no w takim razie spróbujemy przejść całą misję ponownie, od nowa, skoro tak. A chciałem tylko sprawdzić, tak, nagrywa się. Aby się nagrywało wciąż non stop. No i dobra, lekcja. Nie podchodzić za blisko do tego typa, bo się na tym można sparzyć, tak naprawdę. Schowajmy się lepiej za osłoną, żeby uniknąć większego ryzyka. No chyba, że to jest kurde nadal jeden i ten sam koleś, tylko... To
prostu w nieco innym wydaniu. No tym razem się nie popisałem swoimi umiejętnościami korzystania z osłony. Natomiast... Kurde, serio? Lass sie fallen. Dobra, teraz ma okazja. Dobra, to jest dwóch, kurde, destyn STG-44 i bardzo duży, że jednak za nim nie poszedłem, bo... No właśnie, ten się czaił na mnie. Where is he? Foreign airplanes. I wonder if that British pilot is still alive. No ja też mam taką nadzieję. Czy coś ja mówiłem na temat przechodzenia całej misji? No właśnie. A swoją drogą docencie One Tribute, który w tym momencie miał tutaj miejsce. Chociaż niestety go nie widzieliście. Szkoda. A to co, będzie double kill? Was złożę. No właśnie. To się oczywiście przyda. Paf. Tak wiem. Chcę sprawdzić. Chcę na zdecydowanie. Lass sie fallen. To jest skoczyn, ja przepraszam bardzo. Tylko nie wiem, że tego czasem... Może czym górę zwierzęki, to nie chciałem widzieć. Nie wiem, że skoczyn, że tego szkoduje czasem, jak jestem... No, w każdym razie ważne na to, żeby to, że... A teraz to zamówmy sobie samolot, aby zbliżyć oczywiście tam bunkier. No ale co zrobić? Lecimy dalej. Natomiast tak. Tutaj wyturamy skrzynkę, mamy skrzynkę. Bardzo. Żegnam. Idę dalej. Albo nie.
Widzicie? Tak to się robi. Wychodzi samolot, ale on nie... No przecież. Kto tam? Ujawnij się! Brytyjskie siły powietrzne. Prawie mnie znaleźli. Dziękuję za... Ocaliłeś mnie. Co się stało? Zostałem zastrzelony. Musimy znaleźć lotnisko. Spotkamy się tam. Oczywiście. No widzicie, no, tak jak widzieliście już po raz kolejny w ciągu tego samego odcinka, bo z tej samej misji. No fabuła tutaj jest. Są takie wstawki. Ja przepraszam bardzo. O, i tym razem ten Niemiec jest odwrócony do nas tyłem. Bo no pole minowe tutaj jest. Jeżeli głupio zginiemy, to przynajmniej trafi nas szlak. Jeżeli wdepniemy w tę minę, to będzie znak, że mamy przerąbane. Musimy się wystrzegać charakterystycznych kolców w ziemi. No i poruszyć się też w taki sposób, żeby... Bo nawet tutaj mogą... Aż mi serce stanęło, Boże! Pojedynek z tymi minami. Mina rozbrojona. No, i tak to się robi, odhacza zadania poboczne w tej grze. Bez żadnego ściemniania. Tutaj nie marnujmy na żadne głupoty. Sniper. Całego tego... Wiedziałem. Na razie. No właśnie, aż się pogubiłem co w tym, co miałem mówić. No w każdym razie o to więc przechodzimy jeszcze raz po misji, tym razem z pewnymi... przyspieszeniami, abyśmy nie marnowali za dużo czasu. Chociaż tak mimo wszystko pewnie marnujemy. Trudno, szkoda. No ale tak czy siak. No nie dałeś mi wyboru, stary. Dobra, dopóki mamy... O nie. Nie trafił mnie? Powiedziałem, żebyś mnie nie trafiał. Frajerze. No dobra, trudno. Nie strzelę, bo ona nam... Coś tam jest więcej. Tak sobie zrobić, co? O nie. Sie fallen, oder ich schieße.
No, nie sądziłem, że ten koleś mnie wykryje skaczącego cichacza za jego plecami. No, ale nie chciałem, żeby animacja się zbagowała. O! No teraz udało się go załatwić za pierwszym zamachem. A tu to lepiej uważa. Kurde! Nie ma. I don't like this. Trzeba będzie znaleźć. No właśnie. Strzela od razu przed siebie, tylko trzeba czekać. Bóg wie tak naprawdę na co. Nie ma stary. Rozstrzelać. Pochowo zanim zdąży zareagować jakkolwiek. No udało się. No, czasem to ci skoki nie działa, ale czy to ma takie znaczenie? Nie mam pojęcia. Ale raczej nie. No i być może to tego gościa ze Stega 44 dałoby się załatwić od tyłu, no. A tutaj z kolei nie mam zielonego pojęcia, co się stało. Pewnie znowu błąd z nagrywarką Mobile Zena wystąpił. No, przeskocz to normalnie. Dziękuję. Da się? Da się. Oczywiście, że się da, tylko tobie się nie chce. Czasem jesteś leniwy na to. No ale pewnie to jest spowodowane dlatego, że już nagrywka trwa na tę godzinę. Z powodu mojego męczenia się dostać z tą grą. No, wypadł do rzeki. Utop się w niej. Utop su jeden. Ziup. No jak się nie ma potrzeby skradania, to należy po prostu normalnie przeskakiwać te murki i tak dalej. Uważaj, falsz mi irm jagersi idą. O nie, ze Stegami 44. No właśnie, nie fajnie, no. Ziup. Proszę bardzo, załatwieni zostali. Nie o to chodzi. Tutaj pełna amunicja. Tutaj niekoniecznie. Primary objective completed. Wszystko udało się elegancko wykonać. You made it! We should escape with that plane! Let's get the hell out of here! No pewnie, że się stąd wynosimy. I siup! Udało się! Dobra, no bo to żołnierzy. Przedmonicja, obrona, to jest on się pomaga.
No i fantastycznie. No i cóż, no to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Poznaliśmy też no, nowy rodzaj przeciwnika na Z-Troopera, który potrafi rzucać granatami, kiedy dojdzie do otwartej konfrontacji. Herr Officer, Herr Infantry. Tutaj niżsi rangi mają przeznaczenia dopiero wyższe statyki, jak mówimy tutaj wyraźnie. Poznaliśmy nowego bohatera Indiego. Snajperki, bo jestem kurde szczerze zainteresowany. Póki co natomiast to by było na tyle, jeżeli chodzi o te dnie, o tę grę w dniu dzisiejszym. Widzimy się już za kolejne dwa dni w kolejnym odcinku, ale tymczasem się z wami żegnam. I następnym razem czeka nas już ostatni odcinek z tej gry osadzony w Ardynach, jaki inny obszar podczas zimy, wyobrażę sobie, że w II wojnie światowej tam oczywiście pomijając Stalingrad, co? No, rozgrywamy przez amerykańskiego aliantę. A widzę, że mamy tutaj przecież historię, czyli o działaniach za... walczenie z nazistami na ich własnym terytorium, z ręki samego żołnierza. No taki trochę Medal of Honor vibe. która ta seria od EA opiera FPS w II wojnie, tutaj wypoczekował Call of Duty, no opierała się właśnie na takim założeniu, w sensie działamy za niego wroga i się to nie da operatywnie za niego, bo ta seria się tam skupiała. No, w każdym razie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku będziemy widzieli się w ośnieżonej krainie tutaj w misji trzeciej Frosty Boots. Ale to czasem uciekam i kończę ten odcinek, dopóki jeszcze mamy 26 sierpnia. Tak więc trzymajcie się tam, w tych ostatnich dniach wakacji i cześć! Oj, ja się zaraz zabiję, jeżeli okaże się, że to będzie kończony odcinek. Jeszcze ten film sam trzeba będzie zmontować oczywiście.